Papua Nowa Gwinea to zdecydowanie najciekawszy i najmniej odkryty kraj, jaki kiedykolwiek odwiedziłem. W tym 10-milionowym, znajdującym się zaledwie 150 km od Australii państwie, funkcjonuje 851 języków, które używane są przez około 700 zamieszkujących ten region plemion. Szacuje się, że kilkanaście z nich do dziś nie ma kontaktu z cywilizacją. Papua Nowa Gwinea uznawana jest za drugie, zaraz po Wenezueli, najbardziej niebezpieczne państwo świata. Oprócz wysokiego wskaźnika przestępczości spowodowanego częstymi włamaniami, kradzieżami i napadami, należy również wziąć pod uwagę bardzo wybuchową naturę Papuasów, która skutkuje wieloma walkami pomiędzy plemionami. Na domiar złego, jak przekonamy się w kolejnych odcinkach, w Papui Nowej Gwinei do dziś funkcjonuje wiara w czarną magię i odbywają się tutaj polowania na czarownice. Stolica, czyli Port Moresby, według najnowszych rankingów jest jednym z najgorszych miejsc do życia na naszej planecie. To właśnie tutaj zaczyna się moja przygoda z tym niesamowicie wyjątkowym i fascynującym krajem. Dzień dobry moi drodzy. Miasto, nad które właśnie nadlatujemy, nazywa się Port Moresby. Jest ono stolicą Papui Nowej Gwinei, a to oznacza, że właśnie zaczyna się kolejna przygoda. Jak widzicie, tłumu w samolocie nie ma. Powiem wam, że jestem tym wyjazdem naprawdę bardzo podekscytowany i za bardzo nie wiem, czego się spodziewać po tym kraju, bo to jest kraj, który jest zaledwie 2,5 godziny od Australii, a nie jest on zbyt popularny na turystyczno-podróżniczej mapie świata. Takie mam wrażenie, bo nie wiem, jak gdyby ile znacie osób, które były w Papui Nowej Gwinei. Jak na razie ludzie są naprawdę bardzo mili, załatwiłem już sobie kartę SIM, zapłaciłem kartą i jedyne co, to jak zobaczyli aparat tak dalej, to mnie tam wzięli na bok i się pytali, co tu robię, po co i w ogóle. Ale oprócz tego to spoko, teraz muszę się dostać do hotelu. They should be around here, but there's no arrival at international, so they're probably down at domestic. Z takich pierwszych wrażeń to nie mogę wam tego za bardzo nagrać, ale czekam właśnie na autobus, który zawiezie mnie do hotelu. I po mojej lewej stronie na ulicy stoją w tym momencie jakieś 3 oldschoolowe Toyoty, 5, może 6 gości w kamizelkach kuloodpornych i z karabinkami maszynowymi i z shotgunami. I nie są oznaczeni jak policja. Jak na razie pierwsze wrażenie jest takie, że życie tutaj się odbywa raczej bardzo spokojnie. Jesteśmy na głównym lotnisku w tym kraju. Jak widzicie, naprawdę tłumów tutaj nie ma. Siedzę sobie tutaj właśnie z paniami tam po lewej, gadamy o jakichś głupotach. No i oczywiście właśnie dostałem informację, żeby uważać, tutaj nie łazić za bardzo w takich miejscach otwartych, że bezpieczne są jakieś centra handlowe i tak dalej, bo tam jest ochrona, ale żeby tak po ulicach czy transportem publicznym, to nie jest tam najlepszy pomysł, a w szczególności właśnie z kamerą, więc nie wiem, jak to wszystko wygląda w praktyce. Przekonamy się w najbliższych dniach. And we'll see you back in the hotel. Enjoy your stay. Thank you very much. Bye bye. So this is the capital. So if you move around, like there's some certain places that it's not good for you to go. PNG is the place where you expect the unexpected. Okay, perfect. So they don't use indicator, they use hand, right or left, when they turn, yes? Yeah, no. No, this one, he was on the wrong lane. That's why he had to tell me that I'm... But at the same time, I don't see any signal lights as well, yeah. Pan kierowca powiedział, że w sumie nie ma nic lepszego do roboty, to sobie ze mną chwilę pojeździ. Podjechaliśmy właśnie pod centrum handlowe. Jak widzicie, wjazd jest zbroniony wysoką bramą i jest tutaj policja na samym środku. Tutaj chłopaki machają. Warto na pewno będzie mieć jakąś gotówkę, więc podskoczymy do bankomatu. Ten bankomat wygląda naprawdę bardzo mało legitnie. Te grafiki po prostu jakieś wymaksowane z dużo mniejszej rozdzielczości. No ale dobra, ważne, żeby pieniądze wypłacał. 2000 kina wypłacimy. Dawać hajs. Banknoty, słuchajcie, jak w Australii.
Właśnie wjeżdżamy do hotelu. Tutaj też ochrona. Nathan, thank you very much, sir. Thank you. Bye bye. Wbiłem się właśnie do hotelu i powiem wam, że jak na razie pierwsze wrażenia są takie, że ludzie są tu naprawdę przemili. I to nie mówię tylko o ludziach, którzy tutaj pracują, bo wiadomo, to jest ich praca, ale byliśmy w tym centrum handlowym. Ludzie mi machali, pan ochroniarz, który kijem od szczotki blokował wejście do parkingu podziemnego, bo to było wyjście, jak tam odsłaniał tą szczotkę, też się uśmiechnął, pomachał. Pani przy bankomacie, która stała ze mną w kolejce, tak samo. Więc na razie naprawdę, naprawdę bardzo pozytywne wrażenia. Na ulicach, jak widzieliście, odbywa się handel uliczny, ale to jest jak gdyby coś, co istnieje prawdopodobnie w większości krajów na świecie. Nie dziwi mnie to ani trochę. Natomiast inna rzecz, która mnie dziwi, a najpierw wam pokażę, jak wygląda mój hotel. Jest to właśnie Hilton tutaj w Port Moresby. To jest widok z okna. Jest biurko do roboty i zobaczcie, napisane, żeby nie rzuć bitlnata. Co jest ciekawe, bo ja myślałem, że to jest taki trochę narodowy przysmak, no ale to jest wiadomo też trochę narkotyk. No z jakiegoś powodu, być może dlatego, że ludzie plują tym bitlnatem wszędzie, jest kara 1000 kina. Za jego używanie. Zobaczcie, jak się prezentują ceny hoteli w Port Moresby, a to jest sortowane od najtańszych. Najtańszy hotel na jedną noc kosztuje 420 zł, 456, 520, 607. Pomyślałem, że może Airbnb. Airbnb ma bardzo podobne ceny. Nie wiem, z czego to wynika. Być może taka jest charakterystyka krajów mniej rozwiniętych, które mają bardzo małą tą bazę hotelową i to wszystko jest po prostu drogie. A i jeszcze tak odnośnie hajsu, to tak wygląda 50 kina, czyli tam około 52 zł. Tutaj mamy przedstawiony parlament, który znajduje się właśnie w Port Moresby. Podejrzewam, że to jest właśnie ten rajski ptak, który jest symbolem PNG. A na rewersie mamy tutaj jakieś takie maski ceremonialne. Tutaj na dole po lewej też zapewne jakieś klanowe symbole. A tutaj byłego premiera. I powiedziałem, że one wyglądają jak australijskie, dlatego że zobaczcie, jak wygląda australijska 50. Jeden i drugi banknot jest plastikowy, są praktycznie identyczne w dotyku. Różnica jest taka, że ten ma takie duże okienko tutaj, a ten ma mniejsze okienko tutaj niżej. W sumie to nie zdziwiłbym się, gdyby oni drukowali to w tej samej mennicy gdzieś w Australii. Wystarczyło dosłownie 5 sekund u wujka Google'a, żeby się dowiedzieć, że tak, zgadza się, Papua Nowa Gwinea drukuje swoje banknoty w Australii. Ja się teraz muszę ogarnąć, wziąć jakiś prysznic i idziemy na miasto. Głupi to ma zawsze szczęście. Napisałem ze 2 dni temu do ziomka na couchsurfingu. Siema stary, w sumie to będę u ciebie w mieście za 2 dni i nie mam żadnych planów, co robisz? A on napisał, siema, w sumie to mam wolne, przyjadę z wujkiem, zgarniemy cię i pokażę ci okolice. Poznajcie Ono i Harego. Hi guys! Hi! What's the plan for today? I don't know, we just we'll take us to... Więc wsiadanie z 2 przypadkowymi papuasami, nie wiedząc, gdzie jedziemy. So how many languages do you speak? I speak our Khoita language, that's our mother tongue, Polish Motu. All of Papua New Guinea, we speak Pidgin. Okay. And in English is the fourth one. How many languages are there in PNG? 700 to 800 languages. What? Yep. But they are so different that you don't understand most of them? We don't understand. Anywhere around Papua New Guinea, you speak in Pidgin and... Then the local language. They will understand. Yeah, that's a local language. Tatana village, tribal village, a Motuan village. So the thing is we're here to meet my cousin. So why do we have to wait here in the parking lot? The reason why is that is home. Every time we visit another tribe or village, I have to call someone who I know from the tribe prior to visiting their tribe. So you can just show up and say like, hey, I'm here. No, you can't. So I have to follow protocol, yeah. Okay. It's a norm here. Przyjechaliśmy do wioski, ale siedzimy w domu i czekamy na najstarszego syna, żeby przyjechał i nam pokazał okolice. Jak to powiedział Ono, protokół nakazuje, że będziemy tutaj mieli kogoś z tej wioski ze sobą, a nie się po prostu kręcili. Zobaczcie, jaki oni mają przepiękny widok stąd na tej wyspie. Jest dzisiaj naprawdę gorąco, ale dzisiaj przy tej zatoce po prostu teraz taki fajny, chłodny wiaterek wieje. W tle słychać muzyka, bawiące się dzieci, szczekające psy. Jest życie. Naprawdę mi się tutaj podoba. I tutaj macie, zobaczcie,
jeszcze więcej domów na wodzie. Ale tu jest kurde fajnie. Przyjechał człowiek, który miał przyjechać. Gaba, man, nice to meet you. Thank you for having us here. So all these buildings here, all the houses, is it your family? Oh yes, basically all the houses here and building that is, yeah, it's all from my side. How many people you have in your closest family, man? It's more like 50 plus people, but we share like everything that is around us. Definitely netball, we made. Hi. Yeah. Ta gra się nazywa netball, nie wiem jak to się nazywa po polsku. So all the people here, is this your family? Yes, they are all my family. Oh my god. Zobaczcie ile tu jest życia, kurde, sobota, ludzie się zbierają, leci muzyka, pięknie. Mamy nawet sędziego, tutaj nie ma miejsca na błędy. Czyli taka forma koszykówki, tylko pewnie z trochę innymi zasadami. You too. Yay! Są tutaj takie części wioski, gdzie jest naprawdę głośno, gra muzyka, jest mnóstwo ludzi, jak i takie, gdzie jak widzicie jest naprawdę cicho i spokojnie. Mój telefon pokazuje 35 stopni i bardzo dużą wilgotność powietrza. Hello, to Papua New Guinea. We are wash. Oh, so you're taking the water from the pipe. Okay. Widzieliście, jak sobie ludzie tutaj radzą? Jak potrzebują wody, to po prostu wiedzą, gdzie idzie główna linia dostarczająca wodę do wioski i po prostu robią sobie taką małą złodziejkę i biorą trochę wody dla siebie. Nagrywam tak jak teraz, nagrywam dlatego, że przede mną akurat idą dwie nagie starsze panie, kręcą się dzieciaki bez ciuchu, więc muszę naprawdę uważać na to, co nagrywam, bo inaczej nie będę mógł wam tego pokazać. Ale jak na razie pierwsze wrażenia naprawdę bardzo pozytywne, tak samo jak i w tej wiosce, jak i w mieście, jak widzicie, wszyscy naprawdę, naprawdę bardzo mocno uśmiechnięci. Dotarliśmy do bardzo ważnego punktu tutaj na wiosce. We put a memorial for the London Missionary Society when they came here just to make sure all the village people to accept the Christ in their life. Yeah, because that time was really like dark. There was like people don't know how to aware of the Lord. But when these people came, they bring in the light in. So yeah, what I heard from our ancestors before, there was like killing people, something like that. They were like finding it really hard to bring people in peace. London Missionary Society, when those people came in, they started like preaching out the good news, and then the people like giving their lives to the Lord, and then they started like to understand the good and the bad. A dosłownie tutaj za rogiem mamy klinikę. Jak widzicie, temat seksu nie jest tutaj tematem tabu. Macie tutaj po prawej napisane, jakie usługi ta klinika oferuje. Napiszę wam gdzieś tutaj z boku, przetłumaczę wam wszystko. A, zauważyli mnie, już wszyscy machają. I to są imprezy! Niesamowite jest to, ile tutaj ludzie mają luzu. I ja wiem, że ja to pewnie dostrzegam, dlatego że mi w życiu często tego luzu brakuje, ale po prostu ta swoboda w wyrażaniu siebie tutaj jest widoczna wszędzie gołym okiem. Te domki są naprawdę świetnie rozwiązane, dlatego że macie właśnie przewiew od dołu, więc one się tak bardzo nie nagrzewają. Dodatkowo właśnie od wody też na pewno bije trochę zimna, więc fajnie, bo można dzięki temu w takich warunkach wytrzymać, bo aż właśnie nawet Gaba narzeka i tak mówi, cholera, mogliśmy wziąć samochód, bo jest po prostu piekielnie upalnie. Nie wiem, czy użyję odpowiedniej nomenklatury. Nie wiem, czy można to nazwać rafinerią, ale jest to miejsce, w którym przetwarzana jest właśnie ropa naftowa, która jest wydobywana z Papui Nowej Gwinei i jest wywożona do innych krajów, dlatego że jest to jeden z największych towarów eksportowych tego kraju. I tak samo tutaj właśnie z drugiej strony mamy ogromny port, ale jest oczywiście z tym związana pewna historia. It was the land of your people. Yeah, it was the land for our people. So what did they promise? They promised us like they're trying to do a wolf, like bring out the wolf all the way here, and they said to remove all the people here and then build their new houses and everything. They have but to, where? But it's not, it didn't happen. So okay. That's why we all stuck here, and then it's really hard for us to get out because they're trying to bring out the whole mountain down to bring out more ships. Yeah, probably, more ships, yeah. And everything, but didn't work out. So yeah, they had a meeting in the community, and then they stopped it. Or what would happen if they moved you to Highlands, somewhere in the mountains? Oh yeah, we don't want to mix up with the Highlanders because they are more, their mindset is more different from us, mm-hmm. like all the Papuans here. That's why it's really difficult for us to go and stay with them or live or build a house there. So
So it wouldn't be like, I don't know, safe for you, or what would happen really if you? It's safe. Yeah, it's not really that safe for the like our mothers to go out and stay there. The boys will be alright. The difference between people from the seaside and the mountainside, we are more open-minded people. Mm-hmm. We can like bring people to come and live in the same house, or even though when the argument comes, we like stop it straight away, like do peace and everything. Every fight, we don't use like Tramontina or the handmade guns and all that. They don't use the fist. They just use something that is in like with them. Even a knife or something, they can just like stab you or yeah. So it's like they're more into like war and violence and... Yeah, we have like soft heart than them. I wanna try the PNG style, okay, you know? Okay. Yeah. I can break it for you. Yeah, yes, no, no, please. No. Ah, it's okay. So how do you normally chew it? With the salt? No, this is salt? No. This is lime. It's a mustard. Okay. We mix this one with lime. Oh. Newly. Rabbi Zagorka. No. Not the bitter one. Oh, no. Ah, this is not... You smash this. A little bit. I mixed it, the bitterness coupled with the mustard and the thin lime. I can feel a different taste. Feel the difference, yeah. Mm-hmm. Feel the juice out again, so you can see the red. Oh yeah, now it's red, a little bit. But not very much. I can handle more. Give me everything you have. Okay, chew it, smash it properly, chew it properly, then like it. So I'm not professional, you can say. Oh, you're professional now. No, it's red on it. All right, so what should I feel now? It's after that, I'm going to feel like you are... High? Like so it's like a small drug. Okay, and everyone is so happy when you take the small drug. Okay, I understand. You know what? I can feel like my heart is just beating faster a little bit, you know? Okay, perfect. Thank you very much, guys. Thank you. No, I need to pay you. No, of course. Klimat generalnie bardzo podobny do tego, co czułem z Amadeuszem, jak brałem to na Tajwanie, aczkolwiek wydaje mi się, że tu jest dużo mocniej, bo teraz przysięgam wam, autentycznie zaczęło mi się kręcić w głowie i serce mi bije tak, jakbym się obudził z jakiegoś koszmaru sennego i mam trochę nogi jak z waty. Ej, słuchajcie tego, pamiętacie jak mi się GoPro trzęsło w poprzednim odcinku, w sensie w ostatnim odcinku z Australii? To ja dosłownie teraz tak się czuję, cały obraz mi po prostu tak faluje i aż ciężko jest mi iść prosto. Naprawdę aż tak mocnej reakcji się nie spodziewałem. I dodatkowo zaczęło mi po prostu lecieć z nosa. Ale grubo. Mordeczki, dzień dobry. Dzień dobry, mordeczko, co nie widziałeś mnie wcześniej? Hej! Nie bój się mnie, tylko chciałem cię pogłaskać. Super jesteś. Can you show me the cigarette you're smoking right now? Local smoke, what we call it spear. But this is from a newspaper, right? Yes. So how much do you need to pay for a cigarette one like that? One kina. And how much you pay for a package? I never bought one, so I really have no idea. So you just buy singles every time? I just get one kina. Okay, all right. Jak nas nie było i eksplorowaliśmy wioskę, tutaj niezła impreza się zaczęła, jak widzicie. Posiedzimy sobie jeszcze chwilę z tymi widoczkami, wypijemy drinka. I zaraz lecimy dalej, ale raz jeszcze chcę wam pokazać, że tam jest po prostu kompletny chaos, leci muzyka, dzieciaki się bawią. Jest tam również naprawdę bardzo gorąco, a tutaj sobie siedzimy na tarasie, wieje sobie wiaterek, jest naprawdę bajecznie. Przedstawię wam upływ czasu na tej butelce. Jak nagrywałem poprzednią scenę, whisky było mniej więcej tutaj dotąd, gdzie wam pokazuję teraz kciukiem. Tak więc tutaj również nie zostawiają niedokończonych butelek. W końcu możemy ruszyć dalej.
Jestem już trochę podpity, bo tutaj menadż doszedł do tego, że już wszyscy się przytulają i całują. I wydaje mi się, że to jest oczywiste, jak się patrzy na ten dom, ale tak, żeby oczywistości stało się zadość, to właśnie tak wygląda toaleta tutaj, czyli wszelkie swoje potrzeby załatwia się bezpośrednio tutaj do wody. Po prostu miałem potrzebę pokazania wam tego i zbieramy się, jedziemy dalej. They sleep very good in this, yes? Yeah. Yeah. Zobaczcie, w jakich hamakach tutaj trzymają dzieciaki. I naprawdę w tym domu takich dzieci śpiących w hamakach jest z piątka. W międzyczasie na podwórku zmieniły się zawody i teraz wszyscy grają w siatkówkę. I have to ask that, because I have met like 50 people and everyone said that they're your siblings. So yes. How many siblings do you actually have? Okay, for myself, it's gonna be a long story, but I have to cut it short. Yeah. I have 17 siblings, but my father got 3 wives. The total of it's gonna be 17 of us. Wow! And we got my father's got 45 grandchildren and 1 great-grandchildren. Thank you so much for everything, for showing me around. It's just beautiful, you know. Thank you. I love you so much. Thank you so much, buddy. Wait, bro, are you literally going in the trunk? Oh yeah, I am. See you guys, bye-bye. Bye, family. Bye. See ya. Słuchajcie, naprawdę mnóstwo po prostu pozytywnej energii. Dostałem nową ksywę i brzmi ona ziomek z niebieskimi oczami. W każdym razie wujek Harry jest trzeźwy, więc wujek Harry prowadzi i jedziemy. Uncle Harry, where are we going? We're going to the fish market. Tutaj właśnie widzicie główną część, już nie widzicie i znowu widzicie główną część portu Moresby. Ja wiem, że ten vlog jest dosyć chaotyczny, ale słuchajcie, chaotyczny jest też ten dzień. Jesteśmy na markecie rybnym, jakbyście się nie domyślili po tym tutaj. Mishta, can I ask you how many betel nuts you had today? To be honest, 7 to 8 betel nuts. And how many do you take every day? 10 to 15. Oh my god, this is crazy, bro. I almost died after one. Is this a problem in PNG or you don't consider that as a problem and you just take it all the time? It's not a problem. It makes us hyperactive and it makes us more outgoing. It makes us talkative. That's the thing that we like about betel nuts. When you take it, how much time do you feel the high? 15 to 20 minutes. So you're like 2-3 hours high every day? Yeah. One for me. Of course! You look perfect with the fish in the background, love it! Thank you! Thank you! No tak więc, moi drodzy, musimy zrobić jakieś zakupy, bo jak widzicie, zachodzi właśnie słońce. Ja uświadomiłem sobie, że jedyne, co ja dzisiaj zjadłem, to jakąś mini pizzę. Do tego wypiłem kilka drinków, więc zdecydowanie przydałoby mi się trochę jedzenia. This is a little bit too late for the fish market? Yeah, very late. Okay, but we can still get something, right? Tak więc wygląda na to, że dzisiaj na kolację będziemy mieli kraby. Trochę to smutne, bo właśnie teraz zauważyłem, że te wszystkie kraby są żywe, są tylko związane. I być może tak się wszędzie robi, ale ja za bardzo nie chodzę po marketach, jak wiecie, więc nie wiem, czy to jest norma, ale jak się je dotyka, to widać, że zaczynają się ruszać. Cały proces wygląda naprawdę bardzo skomplikowany. Nie wiem, po czym oni poznają, że jedne kraby są lepsze, drugie są gorsze, ale i tak właśnie wygląda cały zestaw, na który się zdecydowaliśmy i za całość zapłaciliśmy 50 kina, czyli jakieś 52-53 zł. Thank you very much. Bye bye guys. Thanks. Wiem, że plan był inny, bo mieliśmy tutaj przyjechać po jakieś ostrygi i tak dalej, ale słuchajcie, jak widzicie, jest co jest. 5 dyszek za tyle żarcia wydaje się spoko. We're gonna go to my actual village where I live, so it is what it is. Well, what do you mean by it is what it is? What's so, the difference between the village we went now and so your village? The previous village we went to, it's like a, for us it's like a soft village, but okay. My village is a like a tribal village. Boys tend to be like aggressive, and when people enter their village, they will what the fuck. So we have enough courage from Jack Daniels to go to your village, exactly. To the warrior village? We are fine, we're okay. fine. Alright. Co ja w ogóle robię ze swoim życiem, moi drodzy? Jezu, jak mi tego brakowało. Tego, że dzieją się jakieś niespodziewane rzeczy. Poznaje się nowych ludzi.
bajka. Naprawdę po prostu kocham takie życie. Jeszcze załapaliśmy się na naprawdę przepiękny zachód słońca. Which side of Moresby is the best side? South side. South side. Okay. Do you have some special signs that you show to show the south? Like this? South side of Moresby. South side is the best side. Jestem już trochę podpity. So now we go to the east side and we say the east side is the best side. Okay. Ciekaw jestem, czy faktycznie nie jest tak, że jakby tu ktoś przyjechał z wschodniej strony, to czy nie miałby tutaj problemu? You say, oh, I'm from the north side. They're gonna kill you. Go. Seriously. That's why when I enter my side, I'm from the south side. Tak więc jak widzicie, poznajemy tutaj dużo takiego lokalnego folkloru. Podejrzewam, że jeszcze się o tym przekonamy później, ale jeżeli tu jest aż tyle plemion i ludzie na pewno mają różne spojrzenia na pewne rzeczy, tutaj z pewnością jest bardzo dużo takich kwestii terytorialnych. Właśnie tak jak słyszeliście. Jakby ktoś tutaj przyjechał z północy, to mógłby mieć naprawdę, naprawdę duże problemy. A tak właśnie wygląda wszystko, co widzimy za oknem. Robi się ciemno. I chłopaki powtarzali mi to kilkukrotnie, że wieczorem pod żadnym pozorem nigdzie nie łaź, a jeżeli już będziesz łaził, to tylko i wyłącznie z lokalsami. Za dnia raczej będzie spoko, ale wieczorem, jak nie ma oczu wielu ludzi, różnie się to może skończyć. Tak więc właśnie przyjechaliśmy na terytorium chłopaków. Wszyscy ich tutaj znają i szanują. Jestem bardzo ciekaw, jak dzisiejszy wieczór się potoczy, bo jak na razie cały dzień jest, no, zresztą jak widzicie, bardzo ciekawy. This fence yard here is my territory. So everyone living inside this fence? The fence is my tribe. So how many people do you have here? My father's brothers, sisters, 60 of us, 70. So this is your store? Yeah. Już tak na pierwszy rzut oka widać, że to nie jest taka sielska wioska na wysepce jak ta poprzednia, tylko że tu jest tak bardziej tough neighborhood. Dodatkowo oczywiście pora dnia dodaje trochę takiego mrocznego klimatu. Spójrzcie w ogóle na to przepiękne, ogromne drzewo, które jest tutaj na samym środku podwórka. Wujka. Tutaj do ludzi starszych od siebie mówi się właśnie wujku i ciociu, więc coś to przyjąłem. Ale skurczybyk jest ogromny. Zdecydowanie pomaga tutaj za dnia, bo teraz nie ma w ogóle przepływu powietrza i jest mega gorąco, po prostu poce się jak świnia. A z pewnością to pomaga tutaj ludziom za dnia i powoduje, że nawet i ten domek jest trochę bardziej w cieniu. Nie chcę tam za bardzo teraz wchodzić w ludzi, nagrywać, dlatego że już się zaczęły jakieś poważniejsze rozmowy i w ogóle. Zobaczcie, tutaj mamy świnkę, której się właśnie bardzo przestraszyłem, dlatego że poszedłem gdzieś tutaj się załatwić i nagle się okazało, że tutaj mały pan na mnie warczy, harczy, czy cokolwiek innego nie robi. W każdym razie klimat wygląda tak, że siedzimy właśnie pod domem, faceci siedzą osobno, jak widzicie tutaj po lewej. Kobiety tam dalej po prawej. No i siedzimy i jemy te kraby. Ja oczywiście drugi raz w życiu jem kraba, więc nie za bardzo ogarniam, jak to się je, ale daję sobie jakoś radę. Mam wrażenie, że już mi kat zaczyna trochę wjeżdżać. Nie wiem, jak długo tu jeszcze posiedzimy, bo jest już godzina 20, no 20 jest w sumie. Ale powiem wam, że naprawdę bardzo ciekawe mam te pierwsze doświadczenia z Papułą Nową Gwineą. Thank you, good night, bye bye. Tak więc w samochodzie zrobiło się, jak widzicie, pusto, dlatego że odstawiliśmy ekipę, bo już po prostu się tak pochlali. They got so drunk, huh? So drunk, like based out here. Yeah. So we had to leave them, and now we're going to get some Chinese food. Chinese food, yeah. All right, perfect. Bo kraby spoko, ale za bardzo się tym nie najadłem. Where are you guys going? Going home. Okay, from work? Yeah. This is my first day in PNG. Yes, so I'm making a video just traveling around. Thank you. Bye guys, bye bye. So you're saying that they could like potentially just snap the camera? Snap and then, you know, if you like, hold on, there's something there, something sharp, they're gonna snap you with it and, you know.
once you let go, they're gone. Okay, so I have to be careful. Be very, very careful. Okay. Especially in a night like this. A little sneaky people out there. Okay. I saw one like having a good look at the back. So there's nothing okay, here. Okay. So people are nice and everything, but you also have to have it in the back of your head that, okay, I understand. Be careful, be very careful, Once you're on the street, then, shit happens, it will happen, O, jak fajnie, że akurat tutaj jedziemy, bo patrzyłem na Google Maps, miała najlepsze opinie. All the chips are good. Yeah, just three or four of us trying to leave this place. So we need to find another place. That's okay. I chyba kolejna knajpa też dupa, zamknięta. Do you think we can still find something open? Yeah, we'll have to go to the fast food. Okay. Udało się znaleźć otwartą pizzerię. Jak widzicie, każdy biznes, praktycznie brama, ochrona i tak dalej. Ale no, jest szansa, że coś zjemy, bo naprawdę, kurde, cały dzień praktycznie bez jedzenia. So pizza also closed? Yeah, okay. Wow, okay. Udało nam się coś znaleźć i patrząc po ilości samochodów, która czeka w kolejce do drive-thru, to jest to jedna z niewielu otwartych o tej godzinie knajp. So you're saying this is not the best district to be? Oh, okay. So the police doesn't care? Yeah. Proszę bardzo, jak chcecie sobie popatrzeć na menu, to macie tutaj. How's your stay in PNG? So far so good. Everyone is super nice, you know? Even the police officers. Thank you. Take care. I will, yes. Get my number just in case. Yeah, in case, yeah. Yeah. You can save it. Okay, thank you very much. Vodafone, save it. Yes. You know, anything might happen, so you might need our help. So just... Hi everyone, back in Poland. Come visit Papua New Guinea. Yeah. Thank you very much. Thank you. To przecież to jest kosmos, jacy ci ludzie są mili. Hey. Tupla buffalo bega. Wapla large meal. Okay. Second one. Oh, okay. Thank you. This is like a fortress, huh? Yes. Yeah. With the security and everything. Co za abstrakcja, co? Biorąc pod uwagę te miejsca, w których dzisiaj byliśmy przez cały dzień. Oh, oh no, it's not that easy. Double security. Thank you so much for everything. Cheers. It was a pleasure. Thank you. Bye bye. Bye. Good night. Thank you very much, sir. Thank you. Fast food w łapie. Ale to jest abstrakcyjne, bez kitu. Jezu, co za dzień. Po prostu jestem mega padnięty i szczerze mówiąc to aż mi dziwnie tak teraz wchodzić do jakiegoś ultra drogiego pokoju w hotelu z klimatyzacją, ciepłą wodą i tak dalej po tym, co dzisiaj przeżyłem. I naprawdę dzisiaj mnogość, ale to mnogość emocji. Tylu uśmiechniętych buziek, to ja po prostu bardzo dawno nie widziałem. I w ogóle podejścia tych ludzi do życia, tak wiadomo, no patrzę na to z perspektywy gościa, który tu jest jeden dzień, ale widzicie chyba to, że wujek Harry to jest bardzo ogarnięty i wykształcony gość, to słychać. Ten chłopak od Betel to się chyba po polsku nazywa, jest na drugim roku studiów medycznych i chce być chirurgiem. Ono też pracował w kilku różnych państwach na świecie, pracował m.in. w Australii i tak dalej. I ten chłopak w żółtej koszulce, który on dzisiaj oprowadzał po wiosce, Dana, dlaczego ja w ogóle stoję w kiblu? Też widać, że chłopak ma sporo oleju w głowie i w ogóle pracuje, czy tam pracował w Brisbane. Usiądę sobie, to może lepiej mi będzie pozbierać myśli. Ale pytałem się właśnie wujka Harego, że dlaczego Papua Nowa Gwinea, skoro zna język i ma wykształcenie, ma fach w ręku i tak dalej, powiedział, że to jest po prostu dom i on nie wyobraża sobie mieszkać tak na stałe gdziekolwiek indziej na świecie. I jako, że to jest pierwszy vlog z Papui Nowej Gwinei, to tak mówiąc w kontekście pierwszych wrażeń, no to zdecydowanie miałem dzisiaj dużo szczęścia, że się poznałem z tymi ludźmi. Społeczeństwo wydaje się być takie dosyć mocno konserwatywno-patriarchalne. I mówię tutaj na przykład w kontekście tego obiadu, który jedliśmy, że one nie mogły siedzieć z nami. Bo po prostu takie są zasady. I tak samo nawet w kontekście tego, że jak jedziesz gdzieś do drugiej wioski, to musisz zadzwonić, uprzedzić, że przyjedziesz. Później nie możesz wejść na teren czyjegoś domu, musisz poczekać, aż wyjdzie najstarszy z rodu i tak dalej. Więc są tacy bardzo tradycyjni, jeżeli o to chodzi. I tak samo, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to wydaje mi się, że jeszcze za dnia byłby w miarę luzik, ale wieczorem to wszystko wyglądało tak naprawdę bardzo mrocznie i
ludzie, którzy się kręcili po ulicach, było widać, że jest szansa, że jakbyś był w złym momencie, w złym miejscu, to mogłoby się to skończyć tak, że skończyłbym prawdopodobnie bez mojego sprzętu. Takie mam jak na razie pierwsze wrażenia, ale przede wszystkim to, jacy ci ludzie są otwarci, mili, ekspresyjni. Próbuję się wysilić teraz na jakieś głębsze przemyślenia, ale naprawdę oczy mi się już po prostu zamykają i w natłoku tych emocji moje myśli latają od lewej do prawej. Ale cieszę się, że tutaj przyjechałem. Tak naprawdę bez żadnych oczekiwań, bo tak jak słyszeliście, to jest kraj, w którym należy oczekiwać tego nieoczekiwanego i jak na razie zdecydowanie dzisiaj to dostałem. Tak więc, moi drodzy, ja się odmeldowuję. Dajcie znać, jak wam się podobał vlog. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.